Doktorze, 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 nie. Doc chciał, żebym dała pacjentowi 500 tysięcy miligramów morfiny. Pomyślałem, że to zgłoszę, zanim kogoś zabiję. W głowie się nie mieści. Przyszłam tylko sprawdzić, co u moich pacjentów. Dobra, tylko nie wchodź do mojej części. Nie weszłabym tam nawet, gdybyś mi zapłacił, bo bym tego nie zrobił, bo nie masz tyle pieniędzy. Tak się składa, że mam bogatego wujka, który zrobi dla mnie wszystko, ale nigdy bym go nie poprosił, żeby ci zapłacił. Mam ją. Nie chcę przerywać, ale chyba powinniście rzucić na niego okiem. Ma często skurcz. Łap sprzęt. 1 mg epinefryny. Najlepsze w tym miejscu jest to, że gdy ktoś ma kłopoty, ustają wszelkie konflikty. Co robisz? Znudziło mi się szukanie swojego biura, więc rozłożyłam się tutaj. To wcale nie jest dziwne. Chciałem przeprosić za moją żonę. Nigdy by się do tego nie przyznała, ale lubi być tą, która radzi ludziom, co robić. Najwyraźniej robienie tego w domu jej nie wystarcza. Prawda? Nieprawda. Gdybyś mogła raz na jakiś czas pozwolić jej komuś pomóc, od razu się zaprzyjaźnicie. Umowa stoi. I powiedz Carly, że dobrze ci poszło. Nie doceniasz dumy mojej żony. Zabiłaby mnie, gdyby wiedziała, że tu jestem. Dobrze. Dlaczego nie podkreśliłeś, jak bardzo wszystkim pomagam? Powiedziała, że dobrze mi poszło. Kasko głowy, chodź. Nie chcesz tego przegapić. Skąd masz ten kitel? Zasłużyłem na niego. Chodźmy, czas na chwilę triumfu. Dzięki za wszystko, Bob. Nie ma sprawy. Aha, i chyba czas, by Lyle też usłyszał twoją pogadankę o niecodziennym seksie. Za późno. Wyobrażasz sobie, co by było 3 lata temu? No, pamiętasz nasz pierwszy raz w tej sytuacji? Pamiętam, że schowałem się w schowku namiotłym. Dokładnie. Konflikty znikają, gdy przypomnijcie sobie, dlaczego się zaprzyjaźniliście. Nie odkładaj słuchawki, Lester. Porozmawiaj z nią, znasz ją lepiej. Lub gdy przełkniesz dumę. Wiem, co robisz. Ale mi to nie przeszkadza. Idzie. Szybko. Lub gdy jednoczycie się przeciw wspólnemu wrogowi, który przywłaszczył sobie zasługę za genialną metodę odczopowania pacjenta. Dobry Boże! Ostatecznie liczy się nie to, jak przełamiesz impas, lecz to, że znów jesteście przyjaciółmi. Tęsknię za tym, za rozmowami z tobą. Ja też. Może skoczymy na kawę? Przecież właśnie ją pijemy. Na taką prawdziwą, gdzieś na zewnątrz. Powinniśmy kiedyś spotkać się gdzieś poza szpitalem. Ja nadal potrzebuję czasu. Wiem, że to dla ciebie trudne, bo lubisz wszystko naprawiać od ręki. Poczekamy, zobaczymy, ok? A teraz? Nie. Cholera. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Master Film. Tekst Wojciech Góralczyk. Czytał Jan Czernielewski.